Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest środa, znaczy ogólnie jak Wy to oglądacie, to jest środa, godzina 10. A ja to nagrywam dzień wcześniej, o godzinie 15:39, jak można zauważyć. O tak, teraz, przepraszam, nie widać. No taki, odpalamy John Deere'a 8R i jedziemy talerzować sobie pole numer 15 o powierzchni 90 hektarów chyba pole ma. Także mapa to jest MVP albo MVP, jak to woli. Także jeśli byście chcieli więcej odcinków z tej mapy, takich luźnych akcji, to dlaczego nie? No. I lecimy. Pole jest kozackie, podoba mi się. Dlatego sobie tutaj wziąłem uprawę rzodkie folejstwą. I tu się przetniemy przez środek pola, przelecimy. Tutaj mniej więcej od tego drzewka, bo sobie tutaj biegałem. Sobie patrzyłem, jakby się tutaj przeciąć. Najlepiej wychodziło obok tego drzewka i tutaj jest długa, długa, długa prosta. No, 100 hektarów pole, prawie. A tu prawie każdy 100 hektarów teren. Możecie sobie nawet zobaczyć. Pole numer 17. 89 hektarów, pole biogazowni, a nie biogazowni, biogazowni jest tu teren. Teren tutaj 36, to jakieś mniejsze pole. Tutaj 65 hektarów, 35. Tutaj jest 57 hektarów, tutaj 28, jakieś mniejsze. Tutaj jest 36, tu jest 71 hektarów. W tym kawałku jest 93 hektary są. W tym kawałku jest 21 hektarków, tutaj jest chyba 40, tu jest 43, tu jest 50 hektarów w tym kawałku jest 95 hektarów, tutaj jest 100 hektarów, ale to jest chyba największy kawałek nawet. A nie wiem, czy to nie jest największe pole na mapie. No nawet 13 jest lekko mniejsza. O 2 hektary teren mniejszy. No ale jedziemy sobie. No 8R. 8200, 8345 i Kulter Wanderstata. Takie maszyny były na start, ja nic nie kupowałem. Takie maszyny były na start, dlatego takie sobie wziąłem. Wbiłem na mapę, pobiegałem sobie zobaczyć teren. Dlatego, że to pole było skultrowane, ja sobie przez F11 po prostu zrobiłem tutaj rzadkie foleistą. No, także powiem Wam, że ta MVP mapa to MVP, czy ta MVP, jak to woli. Bardzo fajna mapa. I powiem Wam, że ciekawe pola ma. Takie niestandardowe. Widzę, że autor trochę posiedział nad tymi polami, żeby zrobić. No bo tutaj takie pole zrobić. Jeszcze bajorko, drzewka, tutaj jakieś zagajniczki. Michael jakby był, to on by te wszystkie zagajniki wyrąbał i by tutaj poorał to mi na taką jedną płaszczyznę pola. Na pewno. No tak, czyli no w jedną stronę około 5 minut będzie jechane jak nic. No ale to na pewno jest szybciej niż na Kazachstanie w 13, że bizony 15 minut w jedną stronę jadę. Ale serio mówię wam, autentyczny. Na live 15 minut w jedną stronę jechałem bizonem. Było to zmierzone na live. Mierzył Oskaruś, live'owski mierzył. I ja sobie mierzyłem. No. 15 minut w jedną stronę. Także troszeczkę schodzi czasu. No tutaj dobre 6 minut w jedną stronę, jak nic. No ale idealnie na długość się przyciąłem, bo w dobrym miejscu, bo ja biegałem tutaj, bo tam widziałem tą studzienkę, kiedy tutaj gdzieś studzienka była taka malutka. To ja ją widziałem, dlatego przybiegłem, żeby popatrzeć, jak to się przeciąć tutaj. Bo chciałem tutaj po długości się przeciąć chociaż raz. I tam, nie wiem, może jakieś
A może tu na dole, tutaj ten lewą stronę sobie porobimy, bo tutaj jest zagajnik i to wszystko. Tutaj od zagajnika się przetniemy i tutaj będziemy sobie robić tam to w lewą stronę tam wszystko. Tam koło zagajnika ładnie zrobić. A no. Fajna mapa, fajna. No. Nie miałem odcinka na jutro. A serii bym wiedział, że nas na przykład na osi nie. Na osi nie, ale na tym. Na Facebooku nie wiedziałem, że nie zdążę sejwa przygotować. Bo ja przyjechałem do domu 14:30 z praktyki dzisiaj. A jeszcze byliśmy po obiad w mieście, także no. Ale to nieważne, nieważne. No i to tak. Wróciłem 14:30, zanim zjadłem. I to była ta 15. Było około 15. I ten. I potem było tak, że wszedłem sobie na kompa o 15, gdzieś tak 10. Zacząłem sobie szukać mapy, żeby sobie nagrać jakiś odcinek. Ogólnie miał być Farming Legend, czyli ta mapa z 11, ale oni ją tak pozmieniali. Tak ona się pozmieniała, że nie chciałem się grać ani. Jakoś tak nie przyciągła do mnie. Nie przekupiła mnie ta mapa, może tak. No i dobra, i tutaj. Oj. A bo dobra, jeden dalej. I tutaj ogień, lecimy. No, mapa fajna, już mi się podoba. Tutaj chciałem przejechać z tej strony pola, no bo tutaj jest ten zagajnik, tutaj taka odnoga, jakby. Jak stale żyjemy dotąd, to będzie świat i ludzie. Do tego tutaj zagajnika stale żyjemy. Będzie świat i ludzie. Aż później sobie wygeneruję kurs i zobaczę, ile bym to CP robił. 90 hektarów, no to troszeczkę jest do talerzowania, jakby nie było. Poprzeczniaczki sobie zostawiam, bo może na live będę, by nie się chciało, to na live sobie będę talerzało dalej to pole. Mi się będzie nudzić. No tak staram się na jeden przejazd zostawić poprzeczniak, żeby raz tylko oblecieć i mieć talerzowane. No to chyba zajęło 5 minut w jedną stronę po tym długim. Nawet nie sprawdziłem, szczerze mówiąc nie pamiętam. Zapomniałem spojrzeć na stoper. Mam zawsze stopper i wtedy wiem, ile mam minut odcinka. Wiem, że już mam 8 minut odcinka. Tutaj do narożnika, żeby na raz to zagarynać po prostu te poprzeczniaczki. Bo po co więcej? One day ticket. O, tak żebym zostawił, że. Ale dobra, ten narożnik powinien być stależowany. Tam lekkim, jak będzie, to nic się nie stanie. No, a w kolejnym odcinku z tej mapy, bo myślę, że zrobię sobie kolejny odcinek, sobie ogarniemy. No, nie wiem. Au. Może coś na 13 ogarnę? Jakąś oreczkę, orunię. Albo do orki takie śmiejsze pole. Takie zagajniki też fajne. Może do orki ogarnę sołusenkę. Kto to wie? Może wtedy inny zostawiam, żeby nie wziął sobie ósemki na przykład, żeby biorę tylko siódemkę, bo mam. Tutaj w ogóle kombajn to jest na start ideal. To już w ogóle. A mogę w sumie w garażu wam pokazać, jak jest ten maszyn na start. No to tak, jest rzędy 6R, 7R i 8R. I kombajn ideal. Jakaś mini ładowarka. Dwie przyczepy. Dwie przyczepy, kurter, siewnik i nawóz, rozsiewacz. No, także ciekawie, ciekawie. Dobra, elegancko.
Tam lekko chyba za szybko puściłem. O, lekko za szybko puściłem. Trochę kulterek było to widać. Dobra, trochę trzeba te narożniki tutaj skrócić, żeby na pewno wziąć. Dobra, tak sobie wyciągnę i sobie zrobię gdzieś tu przecinkę kolejną. Ja lubię sobie takie przecinki robić. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, to nie chciałbym się chyba nawet dwa razy w koło bierzeć tego pola. O, na Steamie w farmingu 19 mam godzin 1275. Kurde, przestałem grać. No i widać, że przestałem grać, bo mam tylko 36 godzin w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przestałem grać farminga od tych dwóch, trzech dni. Chyba od czwartku albo od piątku przestałem sobie grać farminga. Bo wolałem sobie iść na CS-a z machem. Czy tam Rocketa. A, farming to tak odrębnie leżał praktycznie, można powiedzieć. Oczywiście na Rocketa to oczywiście z machem, tak. Z machem wolałem sobie iść na CS-ka. Pograć. No, Rocketa z Michaelem i jak był czas na koniec dnia, a to tam jakąś chwilę, jeszcze tamte godzinka, może półtorej farminga była. No, ale trzeba to zmienić. No, jutro tak nie bardzo się da. Jutro nie będę miał zbytnio czasu aż tak, żeby pograć sobie farminga, no bo mam o 12 jazdę ciągnikiem po prostu, tak? No także to też będzie zejdzie czasu. Do 16 praktycznie mi nie będzie w domu. No i przyjadę, to będzie 16:20, 15. No to zanim zjem, to będzie już prawie... No to zanim się zjem, to na spokojnie. To będzie gdzieś tak, powiedzmy, sobie poleżę trochę na łóżku. No i tak będzie gdzieś 17, zanim przyjdę na kompa. Pewnie jakiegoś CS-a z ekipką, co zagram. Pewnie jakiegoś CS-a z machem, z... No, z Michaelem. Z Michaelem głównie, tak. Jakiegoś CS-ka się walnie. No i to będzie gdzieś tak koło 18, może nawet dwa zagramy, to będzie gdzieś 19. No, także... No i znowu ta 19:30 na farminga, no to ile tam jest? No to ile? Maksymalnie 2,5 godziny, bo to 22, tak? No to maksymalnie. No tak więc, nie wiem czy uda mi się te godziny wbić, szczerze mówiąc, bo chcę 2000 godzin wbić do nowego farminga, zanim wyjdzie. Ale jutro od rana, co ja mam jutro, a ja mam te lekcje, takie trochę słabe lekcje. O, dole, o ładnie. Nawet ładnie wyszedł ten zakręt. No i to jest ładny klimat tego pola, bo tu jest jakiś zagajnik. Zagajnik nawet duży. Ten kawałek dalej jest mniejszy zagajnik. Ten jeszcze dalej jest taki liniowy zagajnik. No a jeszcze dalej jest ta moja przecinka, do której nie dojadę. No tak chciałem się przeciąć. O, bo mi się podobało. Gdybym przez całą długość pola sobie przelecieć. Chyba prawie najdłuższy przejazd zrobiłem. Nie wiem, czy tutaj tak by się nie dało zrobić. Takiego przejazdu, tylko nie wiem, czy to by mnie zablokowało, ale... Dobra. Przejechany.
Jeden, dwa, trzy. Czyli w ten pasek musimy wjechać. No tak zaciągłem trochę słabo ten narożnik, ale przeżyjemy. Czemu mi ciągle wyskakuje ten Discord tutaj po lewej? Stream farming są też już, więc nie chcę się. Nie wiem, cały czas od tego odcinka, od początku wyskakuje to. Nie wiem, dziwna sprawa. Ciekawa, ciekawa sprawa. No, ale powoli nabijamy te godziny. Powoli nabijemy sobie. To się może udać. No i elegancko idzie. Podoba mi się, jak idzie tym zestawem. 8 metrów talerzówka. Pewno, że fajny zestaw nawet. Na misjach jest podobny, tylko że zamiast 8R jest Valtra S. SK? SK to jest? SK chyba. SK, no, bo SK jest największy. No także ciekawe, ciekawe. Taka górka tutaj trochę. Trochę FS mnie zwolniła, tak szczerze mówiąc. A i to jest standardowe. U mnie na wiosce też tak jest, takie jedno pole. Zresztą kto oglądał Orkę Poplonu, to powinien wiedzieć, o jakie pole chodzi. Kto oglądał Orkę Poplon, to tam też był taki zjazd. W sensie był podjazd pod górkę, a na tej górce był zjazd. No, jakby to wam powiedzieć. Po prostu był zjazd. No i na tyle na dole było błotko. No. Czy no, błotko. No, może powiedzieć, że błotko, nie? Bo u nas się tak mówi, u nas się mówi błotko zawsze. W sensie chodzi, że błotko takie, no, że dziura z wodą, o, może tak, albo oczko wodne, kto woli. Takie bardziej oczko wodne, to takie nie, ale to u nas się po prostu mówi na to błotko. No. I co ja mam w ogóle, mogę więcej powiedzieć, że tak samo jest, że jest taki zjazd na dół, delikatny, i jest od razu woda. Wiecie co? Oha. Nie elegancko. Jeden przejazd. Za tym oczkiem wodnym sobie tutaj zrobimy. Tak króciutko będziemy kończyć. Dalej, proszę. Tak mi się zdaje. No to jak trzeba będzie zrobić. No bo ile mamy? 20 minut odcinka, no to akurat to wyrobimy sobie te krótkie i skończymy. No to na tych dłuższych to sobie na ligę pobawimy się. Może dzisiaj nawet sobie to pouprawiam, jak mi się będzie chciało. Całego raczej nie walnę, ale ile walnąłem już? No, 4 hektary prawie. 3,60 walnąłem.
Nie wiem, to jest taki skos, że muszę ósemkę zabijać, bo innej opcji nie ma. A, cieplutko na dworze. No. No dobra, także. No może nawet nie będę całego uprawiał. Tym tak zwanym błotkiem. No. Jeszcze jeden przejawny las. Także no. Kurczaku. Dobra. Idę przejazd i kończymy. Resztę na oliwie się zrobi. Trzeba ósemkę zawracać, bo inaczej nie idzie na tym polu. Taka miedza tu jest. Myślała, że trzeba ósemkę zabijać, bo inaczej się nie da. No, tu jeszcze jeden przejazd w ósemkę, potem już powinien się wyrabiać. O, taki kawałek to trzeba sobie upalić tam. Mógłbym to w poprzek zrobić i szybciej by było, ale... Po co? O no, też tak można. Elegancko. Objawy. Dobrze. Dobra. Także no, dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć.